Cześć, siemano, z tej strony Jano z kanału Jano Gra i chciałem Cię serdecznie zaprosić na drugi odcinek Let's Playa z gry Wiedźmin 3. Znajdujemy się teraz w gospodzie i będziemy sobie kontynuować naszą przygodę. Mamy tutaj dialogi o handlu, samouczek. Pokaż, co masz za szynkwasem. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Co my tu mamy? Eliksiry. Puszczyk. No tutaj tego nie sprzedamy. Mamy tutaj przedmioty, którymi moglibyśmy się wyleczyć. Makarty do gwinta. Także sobie je kupię. Bo będziemy sobie grać też w gwinta tutaj. Więc każda okazja, żeby sobie kupić nowe karty, jest dobra. Spory to ruch macie. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co? Owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. Takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale... Pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Dzięki, to wszystko. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Okej. Całe te czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, mieszko, mieszko. Tak? W czym rzecz? Już pół roku jesteśmy na szlaku. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Na razie. Pogadajmy z tymi chłopami. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Okej, możemy użyć znaku akcji w rozmowie. Ale ja powiem, że chcę tylko porozmawiać, bo mieliśmy na siebie nie zwracać uwagi. Chcę tylko chwilę porozmawiać. W
głuchyś czy jak, nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompanii trza, to do obory i z bydłem się przy żłobach obracać. Toś mu dosrał, Dromił. Dromił. Odpowiadaj na moje pytanie, już. Użyjemy akcji. Ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Kogo my tu jeszcze mamy? Tu na tyłach ktoś jest? Tu jest zamknięte. Pogadajmy z tymi chłopami. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurdzkiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O co chodzi? Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Co tu robisz? Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Wracaj między księgi, póki możesz. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronnym. Buty. Co? Zarżnie cię dla butów. Wojna dotarła już do Nowigradu. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Bywaj. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Niech będzie. W sumie czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. Tak, rozpoczniemy sobie samo uczek gry Gwinta. Gwint to starożytna krasnoludzka gra karciana odzwierciedlająca starcie dwóch armii. Gracze pełnią rolę generałów, a karty stanowią ich siły zbrojne. Zaczynam jako pierwszy. Wybierzmy kartę, które chcę wymienić.
Redańskiego piechura sobie wymienię. Tutaj mamy podział jednostek na bliskiego starcia, dalekiego zasięgu i oblężnicze. Specjalna zdolność jednostki. I karty pogody, które wpływają na poszczególne frakcje jednostek. Okej, mamy nasz ruch. Dobra, rozpocznę sobie ustawieniem piechura. Redański piechur. On użył jednostki strzelca o sile ataku 2. Więc my użyjemy strzelca o sile ataku 4. Ustawię sobie balistę. I ustawimy sobie Siegfried z Denesi, czy Denesle. I rzucę mu na łeb zdolność dowódcy, czyli gęsta mgła. Spasujmy. Cholera, użył czystego nieba. I wygrał. Zaczął tak. To my zaczniemy tak. Tak. Spasował. Jak my spasujemy, to wygrywamy rundę. On ma tylko jedną kartę. Nam dolosowało taką piątkę strzelca. Także świetnie. I my zaraz poczynamy. No i on już nie ma kart, więc praktycznie wygraliśmy. Zwycięstwo. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stiepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Stiepan w Oxenfurcie, okej, zapamiętamy.
Otrzymano nowy przedmiot, cudowny przewodnik po gwincie. I Zoltan Chivaj, nową kartę otrzymaliśmy. Porozmawiajmy z Gunterem Odim. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Chętnie się napiję. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. Rzeźnika z Blaviken. Kim mam przyjemność? Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Gdzie jest Yennefer? Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Okej. Teraz mamy kolejne zadanie. Zapytaj Nilfgaardczyków, gdzie jest Yennefer. Ale wyjdźmy sobie stąd. Już sobie wypiłeś? Czekają na nas te śmiecie. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Trzeba będzie spuścić im łomot. Uspokój się. Co mnie zrobiłem? Uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z kosłami zaczyna skurwysyn. Na niego! Klepiemy ich. Miło było poznać. Ten sobie usiadł. Zamroczony. Ty śliwek mnie chyba brzuch boli. No dobra. Wesemir chyba z nami nie idzie. O, tutaj mamy tablicę z ogłoszeniami. Piekielnik,
To tutaj mamy. Rozporządzenie. Poszukiwany deserter, punkt żywnościowy. Pług pożyczę. Zaginiony brat. Zlecenie licho ze studni. Okej. Wezwijmy płotkę. Odpocznij. Jedź, płotka. I pojedziemy sobie zapytać Nilfgaardczyków, gdzie jest Yennefer. Znowu ta tych śliwek. Tutaj mamy jakieś ciekawe miejsce, to sobie zsiądę. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta, babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe, i co było dalej? Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No... Sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Dobrze, pomogę ci. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Śledźmy zadanie. Drzwi można zniszczyć znakiem Art. Także weźmy sobie Art. Użyjmy go na drzwiach. I co my tu mamy? Oreny i blachę z ciemnej stali. Gnijące mięso. Zapalmy te świece. Temerski miecz krótki. Wyprawiona skóra, pomniejszy kamień runiczny Veles. Schemat bełty z tępym końcem. Wydarta stronica odwar z widłogona.
Kamień runiczny, weles i olej. Ciało. To tłumaczy smród. Pęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś? Stłuczony monokl. Nic, nic. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeja. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Nadpalane papiery. Przeczytajmy sobie. Przecież kurwa byliśmy umówieni. Stawiłem się ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji, a na miejscu zostałem tylko wiatr popierdalający po polach. Myślałem, że nilfgaardzka armia jest lepiej zorganizowana, a wy nieczytelne. Przekaż z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi, dlatego nie przerywamy negocjacji. Ale w związku z tym, że stary plan poszedł się jebać, tym razem my wyznaczymy miejsce i czas następnego spotkania. Glosariusz mamy tutaj. Książki, nadpalane papiery. Co tu jeszcze mamy? Jest patelnia. To i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Znalazłeś patelnię? Plaster miodu, temerska żytnia i butelka wody. No i to już chyba wszystko. Mamy te patelnie. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Co tam dostaliśmy? Dziesięć punktów doświadczenia i 5 pieczonych jabłek. 5 chlebów. Sok jabłkowy. No, zaciągnąć się chcesz na blingu? Tu mamy jakieś... Martwe stworzenia. Króliki. Tam jest wilk. Tu jest ich więcej. I co paska? I warg też tu jest. Dobra, zarąbaliśmy większość przeciwników. Surowe mięso. Idą jeszcze dwa wilki.
psie sadło. Tu jeszcze jeden wilk jest. Dobra, w tym miejscu sobie będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie oraz subujcie. I zapraszam was na kolejne odcinki z gry Wiedźmin 3. Dzięki, trzymajcie się i na razie.